Niedzielne popołudnie, Marcin Hirnyk, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Nasze Sprawy. Dziś wyjątkowo dwa tematy z piekar śląskich. Dwie części audycji poświęcimy sprawie dwóch budynków po upadłej spółce Arrada. Okazuje się, że w dwóch blokach mają zostać rozebrane balkony z powodu ich fatalnego stanu. Dziś także poznamy stanowisko miasta w sprawie budynków należących do upadłej spółki Arrada. Na zakończenie zaproszenie na koncert charytatywny, który 11 kwietnia odbędzie się w piekarach śląskich. Do wysłuchania audycji serdecznie zapraszam. Na początek przenosimy się do Brzezin Śląskich. Mieszkańcy budynków przy ulicy Roździeńskiego są zbulwersowani. Okazuje się, że w dwóch blokach mają zostać rozebrane balkony z powodu ich fatalnego stanu. Nowych balkonów jednak nikt nie planuje. Sprawa dotyczy budynków przy Roździeńskiego 9 i 13. Tyle tylko, że nikt mieszkańców oficjalnie o rozbiórce balkonów nie informuje. Oddajemy teraz głos jednej z mieszkanek ulicy Roździeńskiego. Pojawiła się informacja, która Państwa jako mieszkańców zbulwersowała, mówiąc krótko, tak? Bo okazuje się, że Państwa balkony muszą zostać rozebrane, ale w zamian chyba nic Wam nie zaoferują. No tak naprawdę te informacje krążą wśród lokatorów zupełnym przypadkiem, bo przekazywane są z drogą pantoflową, z ust do ust. Katarzyna Harnut, lokatorka piekar śląskich budynków przy ulicy Roździeńskiego 13. Nikt nam nie daje żadnego potwierdzenia. Jak dzwonimy do administracji, to słyszymy, że no być może, ale nie na pewno. Natomiast na jednym z mediów społecznościowych tak pojawiła się informacja potwierdzona przez wiceprezydenta pana Krzysztofa Turzańskiego, która jednoznacznie wskazuje na to, że balkony mają być usunięte. A co dalej? Nie wiemy. My jako lokatorzy czujemy się pokrzywdzeni i myślę, że to jest mało powiedziane. Jesteśmy najemcami tych lokali, tak? Nikt nie gra z nami fair. Nie mamy jednoznacznej informacji potwierdzonej przez osoby zarządzające tymi nieruchomościami. Nie wiemy, co się dzieje. Jak pytamy, zostajemy bez odpowiedzi. Piszemy maile, nie ma odpowiedzi. Nie wiemy, jak będzie dalej, natomiast no, czujemy się traktowani jako gorszy gatunek człowieka. No to jeszcze do tych balkonów wróćmy. One rzeczywiście są w fatalnym stanie? Ja nie jestem ani inspektorem nadzoru budowlanego. Nie znam się na prawie budowlanym, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Niemniej jednak nie mamy jakiejś przedstawionej ekspertyzy, która jednoznacznie wykazywałaby, że na przykład, nie wiem, jakiś odsetek balkonów faktycznie zagraża bezpieczeństwu, życiu lokatorów i tą część balkonów należałoby być może naprawić. Nie wiemy też, jakie są koszty związane z usunięciem i z renowacją tych balkonów. My nic nie wiemy. My pewnie zostajemy kolejny raz postawieni przed faktem dokonanym i tyle. I powinniśmy to zaakceptować, czy nam się to podoba, czy nie, a nie zgadzamy się na to, bo płacimy czynsze, które są horrendalne. To nie są małe pieniądze, tak? I co dostajemy w zamian? Informacje, to po co Państwo wkładali pieniądze w te mieszkania. Ale kartka na drzwiach wisi, żeby balkonów nie używać, tak? Tak, ta kartka zawisła przed świętami, no i tyle. Dostaliśmy informację, proszę nie używać, no i dalej nic. Zawisła obok kolejna kartka, dzisiaj się pojawiła, zobaczymy, czy nasze działania coś przyniosą, jakiś efekt, czy nie, czy ktoś w końcu zacznie z nami rozmawiać. Pojawiła się taka informacja, że te balkony trzeba rozebrać, bo zagrażają zdrowiu i życiu. Brzmi dość tak mocno i drastycznie. No tak, brzmi mocno, brzmi drastycznie, ale tak naprawdę, no my nie wiemy, na jakiej podstawie taka ekspertyza została, nie wiem, wydana, przez kogo, bo nikt nam o tym nie powiedział. Z tego, co zdążyłam się zorientować, do żadnego z lokatorów nie zapukał pan inspektor, nie wszedł na balkon, nie sprawdził, czy, nie wiem, sypieją się tynki, czy gdzieś są jakieś pęknięcia. Być może to było robione, nie wiem, no z zewnątrz. Ciężko mi powiedzieć, natomiast do lokatorów, do mieszkań, z tego, co wiem, nikt nie zapukał, nikogo u nas nie było. Ja się dowiedziałam w zupełnym przypadku. Wychodząc na balkon, pewnego pięknego dnia pan się przyglądał, więc zapytałam, dlaczego tak bacznie obserwuje balkon. No to odpowiedział na moje pytanie, że no najprawdopodobniej balkony będą likwidowane. No i się wszystko potoczyło. Druga odsłona audycji Nasze Sprawy. Witamy ponownie. Wracamy do tematu rozbiórki balkonów w dwóch blokach przy ulicy Roździeńskiego. Rozbiórki w zasadzie są już przesądzone, ale oficjalnych informacji nie ma. Cały czas też miasto jest przygotowane na wykup nieruchomości należących do upadłej spółki Arrada. O czym przypomina dziś zastępca prezydenta piekar śląskich Krzysztof Turzański. Wraca temat budynków należących do Arrady. Teraz pojawił się konkretny problem dla mieszkańców, bo wyburzone muszą zostać balkony. Mówiąc krótko, jest niebezpiecznie. No właśnie, miasto jest zainteresowane tymi budynkami. Jak wygląda sprawa w tej chwili, jeśli chodzi o jak było wycenę i możliwość odkupu tego syndyka? My cały czas chcemy kupić cały ten zasób, natomiast nie można powiedzieć, że nie niepokoi nas jego stan techniczny, który jak widać drastycznie się pogarsza. Mówimy już wprost o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców, a jednocześnie w tym samym czasie, mimo takich wniosków, drastycznie wzrosła cena, która na początku wynosiła nieco ponad 30 milionów, a dzisiaj to już są prawie 42 miliony. I jest to już kwota, która przekracza możliwości miasta. Ja mam
nieodparte wrażenie, że wzrost ceny jest spowodowany jasną i zdecydowaną deklaracją miasta, że jest zainteresowane zakupem, a nie tak to powinno wyglądać. No tym bardziej, że widzimy, że te bloki się mówiąc krótko sypią, tak, w niektórych miejscach, więc podnoszenie ceny w sytuacji, kiedy jakość się pogarsza, to też nie jest chyba całkiem w porządku. Ja tego w ogóle nie rozumiem, tak jak nie rozumiem tego, dlaczego sędzia komisarz i syndyk nie chcą przyznać miastu prawo pierwokupu tych lokali w celu zaspokojenia tego interesu społecznego. To cały czas rozmawiamy o byłych mieszkaniach zakładowych. Ci ludzie już swoje wycierpieli. Ci ludzie już kilka razy zmienili właściciela mieszkań, bo to się zmieniało. I teraz, kiedy pojawia się możliwość, żeby raz na zawsze oddać sprawiedliwość i zabezpieczyć im taką bezpieczną codzienność, moim zdaniem idziemy w złym kierunku. No my jako miasto będziemy cały czas zmierzać do wykupu tych mieszkań. Mamy powołaną spółkę nieruchomości Brzeziny, mamy zabezpieczone w budżecie miasta 5 milionów złotych w gotówce. Pozostała kwota będzie pochodziła z kredytu i jesteśmy gotowi kupić te mieszkania za kwotę przekraczającą 30 milionów. Natomiast kwota przekraczająca 40 milionów nie wchodzi w grę, bo nie jesteśmy w stanie z pieniędzy, które będą wpływały do spółki z czynszu, obsłużyć w ogóle tego kredytu, nie mówiąc już o jakichkolwiek remontach. A kiedy można się spodziewać, nie wiem, jakichś konkretnych ruchów? Nie wiem, kiedy syndyk ewentualnie będzie robił kolejny krok i miasto by mogło ewentualnie cokolwiek zrobić? W tej chwili wszystko wskazuje na to, że te mieszkania syndyk wystawi na sprzedaż w zwykłym, otwartym przetargu za kwotę 42 milionów złotych całkowicie. W moim przekonaniu, w oderwaniu od realnego stanu tych budynków, jak również w ogóle nie oglądając się na zabezpieczenie tego interesu społecznego. Myśmy podważyli zasadność tej wyceny, natomiast decyzją sądu nasze zastrzeżenia zostały oddalone, więc dzisiaj obowiązującą wartość tych mieszkań, które w niektórych częściach zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców, wynosi 42 miliony. Trzecia i ostatnia odsłona audycji Nasze Sprawy, a w niej zaproszenie na koncert charytatywny. Ten poświęcony będzie małej Agatce, a odbędzie się 11 kwietnia w Kozłowej Górze. Anna Jużyca rozmawiała z organizatorem tego wydarzenia, Piotrem Koprowskim. Trzyletnia Agatka jest chora i potrzebuje naszej pomocy. Jaką dziewczynką jest Agatka? Powiem szczerze, że jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to zakochałem się do nieprzytomności, można powiedzieć. Jest przeurocza, jest przesympatyczna, cały czas się uśmiecha, daje tą swoją miłość do drugiego człowieka, no i nie sposób jej nie pomóc. No i tak też we mnie się coś takiego zrodziło w sercu, żeby Agatce pomóc. Na co będą zbierane pieniądze? Jakiej pomocy potrzebuje Agatka? Pieniążki będą zbierane przede wszystkim na rehabilitację, która bardzo dużo kosztuje. Jest to no niestety nierefundowane przez NFZ. Na to potrzebują naprawdę dużo pieniążków. Co jest Agatce? Dlaczego właściwie musi być stale rehabilitowana? Agatka urodziła się z padaczką lekooporną. No niestety jej konsekwencjami jest to, że nie jest do końca sprawna ta rehabilitacja. Pozwala na to, że jednak te bodźce nerwowe są pobudzane i przez to Agatka już teraz na tym etapie wstała, może się poruszać, wiadomo, że małymi kroczkami, ale wszystko jakby do przodu. No zobaczymy co dalej, czy zacznie mówić, no to wszystko jakby czas pokaże. Rehabilitacja jest bardzo potrzebna. Pan jest jakimś dobrym wujkiem, który pomaga Agatce? No jestem przyjacielem Kasi, czyli mamy Agatki. Wymyśliłem sobie, że mam możliwości zorganizować taki koncert. No, udało się. Widzę, że w ten koncert włączyła się naprawdę potężna grupa ludzi o dobrym sercu. Kto wystąpi na koncercie? Wystąpią moi przyjaciele z zespołu Mystic, ja z nimi też tam współpracowałem. Wystąpi zespół Śląsk, zaprosiłem tam parę osób, artyści wystąpią. Wystąpi również Six Limp Group, to jest taka grupa taneczna, też mojej przyjaciółki. No, będą występy szkół podstawowych, z piekar będzie występ zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1, numer 12. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert? Koncert odbędzie się w filii Domu Kultury w Kozłowej Górze o godzinie 18, 11 kwietnia. Agatka potrzebuje naszej pomocy, to w miły i sympatyczny sposób właściwie możemy tej pomocy jej udzielić, przychodząc na koncert i udzielając jej takiego wsparcia. Zachęcam wszystkich bardzo do udziału w koncercie. W czasie koncertu będzie licytacja różnych rzeczy. Mamy gitarę z podpisem Piotra Kupichy, mamy różne płyty z podpisami artystów, będą vouchery, będzie również loteria fantowa. Serdecznie zapraszamy. Mała Agatka czeka na nasze wsparcie i do tego wsparcia wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zachęcamy. To tyle w audycji Nasze Sprawy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zawsze w niedzielę po godzinie 13. Do usłyszenia.